jesteśmy na hali Akademii Wychowania Fizycznego Białej Podlaskiej i w tym momencie trwają drugie bialskie targi pracy. Powiatowy Urząd Pracy po raz kolejny już przygotował to wydarzenie. Jesteśmy dumni z tego, jak nam to się udało. Zaprosiliśmy ponad 100 pracodawców. Mamy oferty pracy, mamy przygotowane wykłady dla uczniów szkół ponad podstawowych zakresów przedsiębiorczości. Generalnie chcieliśmy stworzyć szansę na spotkanie się w jednym miejscu i wydaje mi się, że nam się to udało. Liczymy na to, że zostaną nawiązane kontakty, że ludzie uzyskają inspirację na swoją przyszłość, na to, w jaką stronę chcą poprowadzić swoją karierę i co chcą robić w życiu. Organizatorem drugich bialskich targów pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, starosta Bialski oraz prezydent miasta Biała Podlaska. Targi są skierowane przede wszystkim do osób poszukujących pracy, do osób bezrobotnych, uczniów szkół ponadpodstawowych, do pracodawców, do wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda nasz lokalny rynek pracy. Tak, zainteresowanie jest bardzo duże. Liczymy na obecność kilkuset odwiedzających. Zgromadzenie jest dość duże, wszyscy myślę, że są zaciekawieni tym, co się tutaj dzieje. Czekają na nas jeszcze pokazy, wykłady na zewnątrz, mamy także stanowiska służb mundurowych, no i oczywiście będą pokazy przygotowane przez Państwową Straż Pożarną. Pracodawcy są zainteresowani udziałem w targach pracy. To wydarzenie jest dla nich ciekawe. Jest dla nich też inspirujące. Cieszą się, że podjęliśmy tą inicjatywę. Mogą się tutaj zaprezentować, ale przede wszystkim mogą znaleźć pracowników, bo taka rozmowa wygląda troszeczkę inaczej niż rozmowy rekrutacyjne. Tutaj pracodawcy wychodzą do osób poszukujących pracy, a osoba poszukująca pracy może spokojnie zacząć rozmawiać bez tego stresu, że za chwilę coś zostanie zadecydowane. Myślę, że ta forma jest trochę luźniejsza, ale bardzo twórcza. Zapraszamy na kolejne targi pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej.
zainteresowanie jest ogromne, około 100 wystawców, tak? Czyli przedsiębiorców naszego regionu, którzy proponują pracę, no i ogromna ilość młodzieży, która jak widać jest zainteresowana szukaniem pracy na naszym terenie. Jeżeli chodzi o te targi, Szanowni Państwo, co jest istotnego? Pod jednym dachem gromadzimy tych, którzy oferują pracę i tych, którzy szukają. Dla nas, dla powiatu jako organu prowadzącego szkoły szczególnie techniczne i branżowe, pozwala to mniej więcej określić popyt i podaż. W związku z tym możemy podejmować decyzje o otwieraniu na przykład nowych kierunków, szczególnie w szkołach branżowych, po których później uczniowie bez problemu znajdą pracę na naszym terenie. Co ponadto pozwoli zahamować ten negatywny trend odpływu młodzieży z naszych rejonów, szczególnie z małych wsi i miasteczek. Jest jeszcze delikatny problem z przekonaniem młodzieży do podejmowania nauki w szkołach branżowych. Młodzież jest zapatrzona w licea, czyli perspektywa matury i studiów. Więc tu jeszcze mamy troszeczkę na tym polu do zrobienia, żeby przekonać młodzież, promować szkoły branżowe, które naprawdę uczą w dobrych zawodach i młodzież po tych szkołach u nas nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Przykład, w Małaszewiczach mamy szkołę branżową, która kształci maszynistów właśnie, a więc zawód jakże potrzebny i ci uczniowie odbywający praktyki w lokomotywowni w Małaszewiczach, oni bez problemu znajdą dobrze płatną, fajną pracę. Po szkole branżowej trzyletniej jest trzyletnie technikum, gdzie młodzież może uzyskać maturę i pójść dalej na szkoły techniczne, czyli politechnikę, a więc uzyskać tytuł inżyniera, jakże potrzebnego u nas, więc tutaj nie ma żadnego problemu z znalezieniem pracy i z rozwojem. Tutaj to wszystko zależy od młodzieży, od ich wyboru, od ich możliwości i oczekiwań. Rejony tutaj związane z pograniczem, a więc perspektywa rozbudowy Małaszewicz, portu w Małaszewiczach, czyli dziesiątki, jak nie setki miejsc pracy, więc pod tym kątem też należałoby tą młodzież szkolić, właśnie między innymi w Małaszewicza, w tej szkole kolejowej, gdzie tam jest kierunek, powiedzmy, specjalizacja do spraw portów i terminali, więc pod tym kątem już to robimy, natomiast wydaje mi się, że można zrobić więcej, jeżeli chodzi o szkolnictwo te typowo branżowe. Szanowni Państwo, powiat bialski się rozwija, coraz więcej inwestycji, coraz więcej miejsc pracy, perspektywa autostrady, czyli tego przybliżenia do nas Europy, czyste powietrze, dobre zarobki i stosunkowo dużo mniejszy koszt życia niż w dużych miastach, no powoduje, że możemy jedynie zaprosić do nas i po prostu rozwijajcie się u nas, róbcie kariery i urządzajcie się w naszym pięknym powiecie bialskim.